Jakie korzyści mamy z bycia życzliwym? No przede wszystkim te korzyści są dla nas. Możemy sobie nie zdawać sprawy, ale ja uważam, że ludzie, którzy są życzliwi dla innych, są również bardziej życzliwi dla siebie. No tak, to jest nierozerwalnie z sobą związane. I życzliwość wpływa zarówno na tego, kto jest życzliwy, jak i na tych, dla kogo jesteśmy życzliwi. Oczywiście mam tutaj na względzie to, żebyśmy rozumieli życzliwość jako pewnego rodzaju antonim, czyli przeciwieństwo nienawiści, no, które niestety doświadczamy ostatnio w naszym kraju. Ale chodzi mi o to, żebyśmy rozumieli życzliwość jako właśnie takie poszanowanie drugiego człowieka, a nie życzliwość w rozumieniu, że sąsiad pisze donos, bo go nie lubi i podpisuje się życzliwy. Nie, no to oczywiście rozumiemy życzliwość jako wyraz naszej akceptacji pewnych rzeczy, naszego bycia wyrozumiałym w stosunku do innych ludzi. Takie docenienie drugiego człowieka. Tak, docenienie drugiego człowieka bez względu na to, co tak do końca on sobą reprezentuje. Niezwykle ważnym elementem życzliwości jest to, że ona wpływa na nasze zdrowie i relacje, jakie mamy z innymi ludźmi. Tak, no zdrowie, samopoczucie w ogóle, bo ja uważam, że człowiek życzliwy jest bardziej radosny, a jeżeli jest bardziej radosny, no to jest inaczej postrzegany przez ludzi, lepiej postrzegany, a jeżeli jest lepiej postrzegany, to się lepiej czuje. I dlatego twierdzę, że bycie życzliwym to jest pewnego rodzaju nawyk, bo to jest nieodłączne związane z naszą postawą, że jeżeli widzimy drugiego człowieka, patrzymy przez pryzmat, co mu można pomóc, w jaki sposób, jak go docenić, czy nawet chociażby uśmiechnąć się do niego. I zakładamy, że on zazwyczaj zareaguje w podobny sposób. No najczęściej tak jest. Dlatego potęgujmy atmosferę życzliwości. Bądźmy życzliwi, to będzie wpływać pozytywnie na nas i na relacje z innymi. Znaczy, chciałem jeszcze jeden taki drobny element dołożyć do tej życzliwości. Mianowicie, znasz ideę klubów Toastmasters. Otóż tam jest między innymi bardzo niezwykle życzliwa atmosfera. Nikt nikogo nie poluje, że się ktoś pomylił, przejęzyczył. I to powoduje, że ludzie w takiej przyjaznej, życzliwej atmosferze o wiele szybciej robią postępy. I dlatego, jeżeli będziemy dla siebie życzliwi, to też będziemy się dobrze rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi. I to jest szalenie ważne, bo wtedy będziemy o wiele lepiej funkcjonować w tym skomplikowanym świecie.